Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając myśli ich serca, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: kto przyjmie to dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmie, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki. Wtedy przemówił Jan: Mistrzu, widzieliśmy kogoś, jak w imię Twoje wypędzał złe duchy i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział: nie zabraniajcie. Kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Systematycznie i nieustannie Jezus uczy nas, że logika Boga jest zupełnie inna od naszej logiki. Ten, kto jest najmniejszy spośród ludzi, ten jest największy w oczach Bożych. Zasada ta uczy nas postawy pokory, czyli nie wywyższania się ponad innych ludzi. Za wzór Jezus daje nam dziś dziecko, które jest małe, bezbronne i zdane wyłącznie na innych ludzi. Z perspektywy Boga jesteśmy jak małe dzieci. Bezradne, bezbronne i zdane całkowicie na Bożą opatrzność. Można temu zaprzeczać i szukać drogi do szczęścia na własną rękę, ale to się jeszcze nikomu nie udało. Jeśli nie damy się poprowadzić Bogu, sami marnie poginiemy. Ten, kto ma o sobie zbyt wygórowane mniemanie, jest na przegranej pozycji. Uczmy się pokory. Uczmy się jej od Boga, który w swojej pokorze uniżył samego siebie, stając się jednym z nas, śmiertelnym człowiekiem. Uniżył się jeszcze bardziej, przyjmując na siebie niesłuszną karę za grzechy ludzkości, umierając, zawieszony na drzewie hańby. Czyż można się upokorzyć bardziej niż Chrystus? Czy jestem gotów na upokorzenie, które uczy pokory, abym w ten sposób upodobnił się do Chrystusa? A może boję się upokorzeń i bronię się przed nimi? Czy cnota pokory jest dla mnie ważna i czy staram się ją rozwijać w swoim życiu?